Gindobre gindobre gindobre. <ride> Io non devo perdere di oggi perché sono. Ok. Serietà. <ride> Questa, ovviamente, perché è bellissima. Ok. Va bene, abbiamo sentito i punti di mira. Ok. poker Face. Ti accompagno a connetterti maggiormente a Mira contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la sì. vedo. È una danzatrice del ventre. Vede, io, stanza con Ed è la, diciamo, la direttrice di questo gruppo di ballerine, di danzatrici del ventre. jest taką tam kierowniczką całej tej grupy tych tancerek, brzucha. Czy balla anche lei, ma è quella che Także ona tańczy, ale jest także tą, która tam robi te całe choreografie. Sono ballerine professioniste. to profesjonalne tancerki, che di solito no, di solito ballano Najlepsze odwiedziny. I te tancerki tańczą zazwyczaj na przyjęciach różnych tam szejków. Ti Daje pozwolenie na sesję? Tak. Ok, vediamo velocemente subito i valori, To od razu wartości miry, vibracja. miliard e 3. miliard trzysta procentuale di consapevolezza. świadomości w procentach? 135. 135%. Równowaga między duszą a duchem 47,53. 47 do 53. Liczby precedenti? Liczba bazuje. Illumina 22. 2022. Percentuale di cervello. I procentuali di musgo? 8 e 2. 8,2. Ok. Um, ovviamente dita Cinivac, tradotto Cinivac. Eh? Mm -hmm. Quando l'ha fatta con me l'ultima volta? Due anni fa? Un anno fa? Due anni fa. Ok. Due. Mentre il Cinivac, un anno fa, mm. il primo, mm. non lo so. Però comunque dopo, oczywiście. Przetakiń tylko głową. Eh, pierwszą szczepionkę, pierwszą szczepawkę dostałaś w tym roku? Na początku? Pięć miesięcy? A, maggio. Ok, maggio. Infatti. Więc bo, sete, otto miesięcy fa. Va bene. Okay. Eh. Però daj la <tank> parola, Lucia. <tank> Elena, <tank> vai uh -huh. a prima. Del primo CINIVAC e solo i e cervello. To teraz Elena uda się do czasu sprzed pierwszej szczepawki i chcemy poznać wibracji oraz używalność mózgu wtedy? 25 miliardów. 25 miliardów. 9,3. A mózg był wtedy 9,3%. Okej. Okay. Siamo sempre lì nella stanza prima della prima cret cretinata. To było przed pierwszą dawką. Dimmi cosa vedi in ineterico. Powiedzmi, co widzisz na poziomie eterycznym? Se ci sono entità, militari, non c'è nessuno, EDL, ba. Czy były jakieś istoty, istoty świetliste, wojskowi, czy jakiekolwiek inne interferenze? Anche nessuno. eh. non ce ne sono wcale. C'è un falconiforme che però va e viene. Se lei riesce. Mm -hmm. Sì, sì finisce. Riesce facilmente a eliminare l'interferenza. Era in falconi Beu is a un falcon, ed era così, e znika, perché era in realtà złotwością. Era in tą interferenza oddallaćć od siebie. E poi ci sono tre, le tre entità mentali che ha adesso anche. Wtedy były również trzy istoty mentalne, które ma do dzisiaj? Vediamole. I livelli più bassi erano? Były one na niskich poziomach. Vediamole, e con un um, appunto per ognuna su quale era il livello più basso, quindi non so, se è una 3, però era una 1 o una 2. To zobaczmy teraz te istoty mentalne, i jaka była różnica w poziomach wtedy? Allora adesso sono di eh, livello 2, di livello 3 e di livello 5. No, genio bacny, mamy poziom drugi, trzeci e piante Prima del Cinevac erano di livello 1, di livello 2 e di livello 3. A przed szczepówką były odpowiednio na pierwszym poziomie i na drugim di na 3. Ok, partiamo dalla 5 che era una 3 e che è quella che mm. è salita di più. To teraz zacznijmy od tej z najwyższego poziomu, która dzisiaj jest na poziomie 5, a wcześniej była na poziomie trzecim. Allora, eh, questa qua è quella che la fa. Vedevo prima, mentre parlava, proprio eh, come se la, la chiudesse eh, nelle, in una, nelle, situazioni, nelle sue situazioni di vita. E już widziałam to wcześniej. E Ta z parę piątego, tak jakby ją zamykała w pewnych sytuacjach, jeżeli ciągle blokowała, zamykała ją. Per esempio, la vedo l'ho vista prima mentre parlava nella, mentre lavora, mentre fa il suo lavoro e la vedo come se eh, fare quei i gesti del suo lavoro, le si chiudesse in un guscio. I na przykład widzę że wykonuje swoją pracę i w momencie gdy to robi, gdy jest podczas pracy, to jakby zamykała się w takim jakimś w jakieś skorupie. I l'entità di livello 5 fa così per isolarla da tutti. piątego robi to aby ją odizolować od wszystkich innych osób. Quindi anche per esempio durante il suo lavoro, che è un lavoro che ha che fare con tanta gente,

Ok, la 3 E stata al poziomio eh, La 3 è quella che fa sì che, eh, mm, che si senta un po'. Eh, <ride> fa sì che, che Mira sia condizionata da quello, dal giudizio degli altri. Trzecia sprawia, ta spojrzałmo że Mira czuje innych ludzi, Quindi lei prima diceva che non gli interessa del giudizio degli altri, ma poi quando eh, va mh, a contatto col mondo esterno interviene l'entità di livello 3 e fa sì che le parole o le espressioni degli altri entrino. Questo Kampu ona mówiła, że wcześniej, że ją nie obchodzi to, co mówią nie, ale Elena widzi, że gdy rozmawia z jakimiś osobami, to ta osoba, ta istota z tego trzeciego poziomu sprawia, że te o, słowa, które wymawia ta osoba, z którą rozmawia, że sprawia, sprawia ona, że te słowa tej istoty, tej osoby wchodzą jakby do wnętrza, e, miery na poziomie emocjonalnym. Okay. Yeah. quella di livello 2 fa sì che confonde tutte le cose, tutti i pensieri, quindi lei va eh, è quella che fa sì che lei non sia che procrastina le cose, non sia costante nelle cose. E ta spagemato kega sprawiało nie takie pomieszanie, to że mira również prokrastynuje w swoim życiu. Quindi um, che ne so, lei si ha, uh, uh, <coughs> intenzionalmente si predispone tutto ciò che le serve per arrivare in fondo a una certa cosa. ma nel mentre è come se tutti gli accessori, gli attrezzi che lei ha preparato o il filo conduttore che ha preparato si mischi. Ale w międzyczasie, gdy to wszystko to sobie przygotowało, w międzyczasie jakby nagle to wszystko zaczyna być pomieszane. E quindi poi non riesce a arrivare, a portare a termine le cose, o perlomeno ci mette tanto tempo, perché poi ogni spesso è come se dovesse riordinare le cose. I e to dlatego nie, nie jest w stanie dokończyć pewnych rzeczy, albo zajmuje to ją o wiele więcej czasu, ponieważ musi na nowo to wszystko sobie uporządkować. Ok, queste entità mentali erano state considerate nella precedente sessione. Cioè, la proprie che mia mirata l'estata No, uh, spesso vedo che vengono venivano nominate come, um, come parte della personalità del carattere, come il mentale sì. Nie były nazwane tak tym, czym są, ale często było do nich takie, gdy um, była o nich mowa jako problem na poziomie mentalnym, albo jako część, część osobowości, część charakteru. Ma inkapacita quindi. Chodziło tutaj o nieumiejętność rozpoznania ich. Uwólutami. Czy było to celowe? È come se mh, quello che vede è come se eh, avesse visto questa parte, io la vedo a destra, no? Eh, ma des, dasse per scontato che faceva parte del mentale, un po' per forse negare la realtà, l'evidenza, e quindi faceva parte del mentale e non era da analizzare. Czy były one nie być tam kątem oka widziane faktycznie, ale było to wtedy uznawane, że to jest jakby częścią mentalu osoby. Ok, czy są entity uh, eteryczne, które są tornate. Czy są jakieś istoty eteryczne, które powróciły? Który falconiforme Ten falconik, o którym mówiliśmy, teraz jest jakby na stałe już. Quello del cienivac. Ten sprzed szczepawek. Chociaż, ma ogni persona, che si cienivacca lì, ha un'entità che entra? Czyli każda osoba, która bierze szczepawkę, dostaje jakąś istotę? Tak, ty słychać reptilianin, infatti, lei także. Tak, zazwyczaj jest to reptilianin, i faktycznie również mi teraz ma tutaj konową interferencję reptilianina. diciamo che eh, come se fosse eh, l'entità eh, eterica che è eh, pre, preposta per controllare eh, l'interferenza che il Cinivac fa. Jest jest ta eteryczna, która która zadaniem jest jakby kontrolowanie tego co co szczepawka spowoduje u danego stawu. Ok. Eh uh, altre entità. C'è che c'è un'interferenza? No, vedo sopra sopra al Vabbè, sopra rettiliano collegato al cinema Cinevac, c'è tutto, poi c'è tutto tutta la schiera di entità che controllano questa cosa. Una tartarilianina, ma ho te szczepawek, wiecie potem takie szereg różnych innych istot, które kontrolują całą tą sytuację quindi poi ci sono altri rettiliani e poi ci sono i siriani e da lei ma metà senna cartellini ma io sto per sopra falconi forne vedo Odino. hanno falconi no. dam vedo solo code finita la sessione due anni mm. fa se mm -hmm. tranne la parte mentale era pulita poi Po' po' zakończeniu poprzedniej sesji due lata temi, pomijając tej istotte mentalne, ci sono state jakieś interferenze, czy coś zostało? Sì, vedo questa cosa, non sempre la vedo, però in questo caso vedo come se eh, gli fosse rimasta l'emozione un po' di ansia, come se eh, in quel caso lì. Eh, dal, da alcune cose dette in quella sessione, l'ansia, alcune cose dette durante la sessione uh, uh, hanno fatto in modo uh, che la sua ansia rimanesse uh, più vivida, uh -huh. più presente. Rzadko widzę coś takiego, ale tutaj widzę, że po tamtej sesji w wyniku tego co usłyszała na tamtej sesji pozostała w niej taki niepokój, jakby jeszcze on się zwiększył potem. Okej. Okay. <coughs> Mira i a on DNA i Mira z pochodzenia, ma pochodzenie żydowskie. Czym ma DNA żydowskie? Ormai widzę però na parte. Tak, ale w tym momencie widzę tylko małą część. Rusz zastanowi małą część, jest to około 25%. 20, 20 20. No, 20%. No, nie È vero che è un DNA prawda, że jest to jakieś wyjątkowe DNA. allora ci c'è una parte di ebrei di dna ebreo che però è, è, è modificato è in connessione con c'è cioè ci sono una parte di ebrei nel mondo che hanno una parte di dna modificato chi è una specie testa <susurra> d'octore denis che inizia post modifico una tecnologie al tiene ma eh, sono dei eh, Dovono avere DNA completamente ebreo. Przez jakieś technologie obcego pochodzenia. I to DNA nie jest całkowicie żydowskie. Per la parte umana, i e poi c'è una piccola parte che è aliena. Część, mała część tego dna jest pochodzenia obcego nie z è... tej ziemi. Come se ci fossero due tipi di ebrei. quindi ci sono le persone normali tra virgolette. e poi ce n'è una parte che deriva da un'antica un schiera di ebrei che si sono incrociati con altri tipi di famiglie, di non ebrei, ma ipotem stan drogi odłam żydów, którzy wymieszali swoje DNA z innymi z innym typem DNA nie Come se calcol avessero calcolato tutti gli incroci, ok? E e quindi il DNA di queste discendenze non può essere diverso da quello che loro hanno calcolato. tak jakby dokonali kalkulacji jakiś tam tego DNA no? po repeater la ultima parte e I, il DNA di di queste persone non può essere diverso da quello che loro hanno calcolato che sia i tak jakby ta DNA nie mogło być nie mogło się różnić od tego co oni wcześniej tak jak oni to wcześniej sobie obkalkulowali Ok, kolej vantaggi comporta questo DNA? Un utilizzo del cervello maggiore. Co się wiąże z tym specjalnym DNA? Czy chodzi tutaj o używanie większej części mózgu? Dicko jest to fatto. Uh, all epoka uh, quando się deciso l'incrocio di, di questa familie? W tamtym czasie gdy postanowili, że dokona się krzyżówek pomiędzy tymi rodzinami? È stato fatto questo, diciamo che hanno deciso di fare questa cosa perché hanno visto l'elisir di lunga vita. Tra virgolette, postanowili di fare questo cosa, perché, come vedrali, in questo elixir di lunga vita, anche se in realtà non è così, ma. Eh, hanno provato questi alieni hanno fatto vedere che era possibile potenzialmente vivere in eterno. Wrocławista się tak się nie stało, ale tak jakby tamte istoty z innych planet chcieli jakby żeby ludzie myśleli, że można żyć wiecznie. I primi hanno fatto questo patto con questi alieni I ci pierści zawali ten pakt z tamtymi kosmitami. Do której zostało sacrificowane tutta la parte dell'amore incondizionato della parte anemica, i zostało jakby poświęcone na tą rzecz cała ta część związana z miłością bezwarunkową, z tą częścią duchową. Un cambio di poteri particolari e la vita, la vita eterna. W zamian za osiągnięcie jakichś wyjątkowych mocy i to właśnie życie wieczne. Czy to prawda? Nie, nie, faktycznie to nie, nie mogło do tego dojść. Kindę DNA important. Czy zatem to evet, DNA jest ważne w jaki sposób? Absolutnie no. Nie, w żaden sposób. Okej. Causa esoterica del fatto, al di là delle questioni pratiche, eh, del fatto che Mira si è cinivaccata. Percetto sì, esoterico: che Mira preparata. Allora. Eh... Cosa che io trovo inaudita per chi segue questo tipo di lavoro e ne ha già fatta una di sessione. Trovo veramente Ciao. una cosa incomprensibile. Io non la comprendo. Dla mnie nie słahana i nie zrozumiała, zwłaszcza że już miała ze sobą jedną sesję. Allora, come ho già visto prima in Mira, se lei fosse stata in grado di rimanere centrata con se stessa. E tanto soważę szczęśliwie, gdybym gdyby Mira była w stanie jakby pozostać w jedności z sobą, ze swoją własną duszą. Lei sarebbe andata dritta per la sua strada senza condizionamenti esterni. Poszłaby naprzód w swoim życiu bez jakich zewnętrznych wpływów. Senza procrastinare niente. Nie byłoby w jej życiu procrastinacji. No, um, koniec um, z interferencji mentali que aveva ale te interferencje mentalne, które miała w tamtym czasie. E non, e, non e, e il fatto che lei non era in grado di comunicare così facilmente con la sua PS. It, i fact, że nie była poprzez, z tego powodu w stanie komunikować łatwo z, z własną duszą. Widzę proprio, che è come se lei fosse um, andata verso le entità mentali. I w ten sposób widzę, że poszła wtedy w kierunku tych istot mentalnych bardziej. Quindi stata tanto centrata PS, non sarebbero I gdyby pozostała w tej jedności z duszą, w tej komunikacji z duszą, to wtedy oni nie byliby w stanie przesunąć ją właśnie w kierunku tych istot mentalnych. ma la sua poca capacità di comunicare con la ps ha fatto che ha fatto sì che seguisse le entità mentali. I Totem braka aumentnoście myry w komunikowaniu się z duszą sprawił, że ona przeszła na tą zwaną stronę w kierunku istot mentalnych. Ok, <coughs> vediamo alcuni dopo due dosi alcuni problemi di salute sopraggiunti. To teraz sprawdźmy te problemy, o których mówiła po drugiej dawce, jakie tam do niej dotrwa. Per ognuno dimmi se è collegato al Cinivac e perché. Powiedz mi czy są związane z eliksirami i dlaczego. Vabbè, in entrambi i casi è stata male dopo. Po pierwszej dawce bardzo źle się czuła. Sì, quello collegato al Cinivac, eh tutta quella parte che viene iniettata è La vedo spessa, la vedo quasi solita, talmente densa che è quasi, cioè quando entra nel corpo che è, quasi si solidifica, e quindi il corpo subito reagisce come se fosse un corpo estraneo. Tak, ma to związek z Elixirem. Mi widzę che tutto tam wchodzi do ciała, jakby nagle stało się tak bardziej gęste, bardziej solidna. E il ciało na to reaguje. Ok, aumento su durazione, aumento, no? Durazione su durazione. Problema con Un tentativo della PS di eliminare questa sostanza. È proba prova da stronnie dure di aver eliminato questa sostanza. Ok, della PS? E la PS non ci poteva pensare prima. Eh, ma non è, mh, la poca consapevolezza di Mira ha fatto sì che l'esperienza andasse in questa direzione. È, come, è proprio come se eh, si va a livelli di consapevolezza, ok? E come se lì la PS avesse tentato più volte di mandarle messaggi, ma. Eh, mh, lei non era abbastanza consapevole per recepirli. czy to, co mówiliśmy w czasie, ten brak połączenia z tą tą duszą. Dusza próbowała jej wysyłać różnego rodzaju wiadomości, ale Miera nie była w stanie ich odebrać. E quindi le prestigi dall'esterno hanno dato energia alle entità mentali. No? Sto humana... sto mniej... I wtedy ten nacisk z zewnątrz, to co no, tam i inni no, mówili, jakby sprawił, że ono właśnie, że góry wzięły te istoty mentalne. I ona przestała na to. Però è la PS che decide tutto, quindi. Ale to dusza o wszystkim decyduje zatem? Znowo un po' ipocrita e un po' stupido, że una PS decida di fare questa esperienza, e poi di mettere la toppa. Uważam, że to jest głupie, że najpierw ta sama dusza decyduje, żeby decyduje się na takie doświadczenie, a potem się stara z tego wymigać albo zrzucać winę na coś innego Che è chiaro, no? Edita la toppa. In realtà non ha messo la toppa all'idea all del vaccino, ma eh, ha, ha cercato di rispondere al, al sintomo di, della sostanza nel corpo. Znaczy, dusza tutaj w tym przypadku jakby chodzi tutaj o jej odpowiedź na substancje zawarte w tym eliksirze. A P. Si. E comunque eh, la PS di Mira ha, è a un livello di consapevolezza dove questo tipo di esperienza doveva farla. e il livello di consapevolezza mi era stato così in quel giorno che questo tipo di esperienza come se dovesse andare a fare. Avrebbe potuto non farla, ma era proprio È come se ci sono dei livelli e quindi lei era in bilico, poteva off, off, o non farla e quindi saltava tipo al livello dopo oppure farla e quindi... Tak, były różne poziomy świadomości, więc mogła albo tego nie przejąć, jakby wskoczyć na wyższy poziom, albo przejąć to i jakby pozostać na tym poziomie, na którym było, albo nawet zejść niżej. Okej. Okay, Apetito eccessivo. Si no, se per sì, perché? Nadmierny apetyt, czy ma związek z eliksirem? Jeśli ma, to dlaczego? Nie jestem w tym przypadku, nie ma to związku bezpośredniego. Um, a uh, ciwakagisce più agitato più uh, in mira a livello uh, mentale. Elixir uh, w tym przypadku działa ja, bardziej na poziomie mentalnym Widzę proprio delle reazioni chimiche tipo che agisce sulla um, sulla parte del cervello riguardo al, ai vuoti e le mancanze. I chodzi tutaj o substancje, które działały w mózgu, tam na te obszary związane z, z brakiem. E quindi, jakby się emocjony w vecchia emozione di, di vuoto di mancanza di qualcuno o qualcosa. Tak, jakby próbowały w niej wywołać, by wywołały w niej eh, stare schematy eh, takiego poczucia, że, 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 że czegoś jej brakuje, że ma jakieś braki. Lo aumentasse e l'amenta się all'ennesima potenza. I zwiększyły je do ogromnych rozmiarów w to uczucie. I quindi oh. lei cerca di riempirlo col wtedy ona starała się tą pustkę wypełnić właśnie tym jedzeniem. Okej, la domanda, apri una parentesi, la domanda più semplice e stupida del mondo. To teraz pytanie najprostsze i najgłupsze pytanie świata. La domanda che può fare un bambino innocente pytanie jakie może zadać ma ma maleńkie niewinne dziecko. Questa roba jest un cinivac. Czy ta rzecz, którą tam podają, no, czy to jest faktycznie szczepawka? na nie Nie, nawet nie jest to cieniem szczepawki. I torniamo agli effetti, dolori. I kolejne sintomi po szczepawce, różnego rodzaju bóle w ciele? Sì, questo è un effetto diretto. Tak, w tym przypadku jest to bezpośredni efekt szczepawki. Perché? Dlaczego? È come se avesse proprio l'informazione in questo. Vedo proprio che è una delle informazioni che ci sono all'interno di questo. Liquido, non so come dire, è quella proprio di andare a agire sulle articolazioni, sui muscoli. Vedo che una delle informazioni che sono state fatte in questo preparato è che può essere un po' più lungo, come si può essere un po' e poi dipende dalla dall'organismo della persona. Quindi se eh, una persona già. Mh, Reagisz un po di più a livello infiammatorio, sente subito i dolori I e to zależy od organizmu danego człowieka. Jeśli organizm bardzo łatwo mm, reaguje jakoś w jakiś sposób różnymi stanami zapalnymi, to wtedy eh, takie działanie właśnie m, zachodzi w organizmie o tej osoby. Se invece una persona. Mm, tende a reagire meno è proprio come se questa informazione si depositasse nelle articolazioni, nelle ossa e nei muscoli molto lentamente, un po' alla volta nel tempo. A jeśli osoba nie reaguje tak szybko stanami zapalnymi, to wtedy ta informacja zawarta w preparacie osadza się w sposób taki bardzo powolny w w tych mięśniach i wstawach. lividi, soprattutto in punti in cui non ci si può fare un livido, come l'interno del braccio. Rogna gorzajo siniaki w takich dziwnych miejscach ciała, gdzie trudno jest tam sobie siniaka jakiegoś nabić. Se è un'altra delle informazioni di questo liquido è diretta. Pagina sinformazioni zawartych w tym um, w tym um. preparacie. Sogni con um, sfumature erotiche. I sny, o których mówiła nam Mira, te seksualne, Mai avuti prima, których nie miała nigdy wcześniej. No, quelle sono delle nuove abduction. Tutaj chodzi o nowe uprowadzenia. Ok, effetti collaterali, diciamo, effetti diretti più che collaterali, perché se non è un cinivac, sono effetti diretti, no? Uh -huh. Effetti sì. diretti del Cinivac che non abbiamo elencato, ma che tu vedi. A jak che sono in bezpośrednie effetti swiadando stiamo elixirum che tu ne vymiliśmy a cui te vidisz. Tchicardia, palpitacja, tachicardia, tachicardia. fiato corto. Krutki a volte movimenti scattanti, scatto, tipo ripetuti e un po' scattosi, a ah. dziwne E poi dopo un po', dopo un po' di mesi, dopo circa un anno, un anno e mezzo. Eh, come se venissi da svenire improvvisamente, a poi cresce che mi ha nagle poi pian piano vedo proprio degenerazione degenerazione dell'apparato muscolo scheletrico e poi del, dell'apparato circolatorio. Widzę potem stopniową degenerację zarówno układu szkieletowego, mięsniowego, a potem respiratorio hai detto? No, cirkolatorio. Vabbè, interrompiamo qua. Va bene. Ok. Um, torniamo alla sua sessione. Quando lei sente nuovi attacchi, uh, si rivede la sessione. Chiede se può essere utile. Hmm, I kolejny punkt, o którym mówiła mira, gdy czuje, like że coś tam ją atakuje, ogląda sobie starą sesję i się zastanawia, czy oglądanie z tej poprzedniej sesji może jej pomóc w ochronieniu się. diciamo che lei non è più la mira di quel tempo. Powiedzmy, że ona już nie jest tą samą mirą, co wtedy w czasie tamtej sesji. Ale tempo quello della prima Sì. sessione, sì. perché? perché comunque siamo diversi sempre, siamo sempre diversi man mano che evolviamo. Poi non è noi ci Quindi eh, comunque non sarebbe cioè dopo così tanto tempo, allora mh, dopo una sessione, eh, se non c'è cambiamento e se rimani uguale nel tempo, allora... ]Ma quella sessione lì ti può servire, anche se poi alla fine se non, non ha fatto effetto subito, è difficile che lo faccia dopo, tanto dopo due anni. Znaczy, jeśli nie robisz nic po sesji, nie dokonujesz żadnych zmian, tak dziwne by było, gdyby po dwóch latach tamta sesja miała jakieś tam większe znaczenie, jakąś pomoc mogła stanowić. E se invece ha fatto effetto subito eh, quando poi magari pensi, dopo sei mesi un anno, o in questo caso due anni, di avere interferenze diverse? No, deci poi mogò, allora i ciponi poi la mieć nuova interferenze? Solitamente eh, raramente sono tutte le stesse, magari qualcuna, ma ce ne sono di nuove. Rzadko wtedy powracają te same eh, interferencje, mogą niektóre powrócić te same, ale co najczęściej są to nowe inne interferencje. Dodatkowo w jej przypadku te słowa, które wtedy padły, to spodowało, że jakby zwiększyła się po tej sesji jeszcze w niej ten niepokój się zwiększył. Oksara era un nome della vecchia sessione. le è sembrato di rincontrarlo e riascoltarlo da allora. Oggi sesi parla i miei stato di Oxara e che ci stiamo mi ricordavo di saltare questo nome. allora tempo, tempi addietro lei ha avuto un'interferenza un di un pleiadiano che aveva questo nome. W przeszłości miała interferencje, istoty, plejedziani na tym imieniu. Le interferencje di oggi, quindi falconiforme e rettiliano, eh, la usano come scusa? I ten dzisiejszy jeszcze i reptilianin, który on ma teraz, jakby używają po prostu tego imienia tylko teraz. Per interferirlo più facilmente. abbia łatwiej mocniej interferować. Cioè, il funzionamento che vedo è questo. Eh, quella parola lì eh, abbassava le vibrazioni. È uh che -huh. e quindi per le interferenze di oggi è un canale sicuro per interferire mira. Więc dla tych obecnych interferencji, jest takim taki łatwy kanał, aby znowu obniżać vibracje interferować znowu ze zmirą. Ok. Kauza di basso, um, skarso entuzjazmu. Przyczyna esoteryczna niskiego entuzjazmu. Mm. Lentita di livello 5. istota mentalna z poziomu 5. A volte anche enfatizzata dall'entità di livello 3. Czasami jeszcze dodatkowo intensyfikowana przez istotę z poziomu 3. Della bassa fiducia in se stessa, penso. No? Nel suo progresso. suo sì. progresso, si. Sì. Niskie takie zaufanie do swój postęp w rozwoju. Entità di livello 2. Istota mentalna z poziomu 2. Procrastinare, procrastinazione Entità di livello 2 è stata. Z poziomu 2 pigrizia lenistro. Vedo più ehm, l'entità di livello 5 che la tiene ferma lì. Nella cosa, la vedo che la tiene ferma, no? Ta è stata. Z poziomu 5, vedo che adesso trzymała, zablokowaną w jednym punkcie, w jednym miejscu. La rende statica. Czynią taką nieruchomą statyczną. Aspettare cambiamenti e non crearli. Ciągle takie oczekiwanie, że nastąpi coś pozytywnego. Sì l'entità di livello 5, che quindi la tiene statica lì. Ta jest ta z poziomu 5, która ją w tym stanie takiego tej statyczności. I anche l'entità di livello 2, che. Le confonde tutte le carte, tutti gli strumenti. E ta' ostatta, istata z poziomu drugiego, che fa fa parte di un po' di pomeriggio, tocca a Solitudine, Samotność, okay. Entità di livello 3. Istata z poziomu trzeciego, Vita di livello 5 Ora sta z piątego. Vita sociale scarsa. Niezbyt fajne życie towarzyskie. Entità di livello 3, która fa sentere sotto il giudizio di tutti. Ta istota z poziomu 3, która sprawia, że ona czuje się oceniana przez innych. I lentità di livelu 5, ki jestrana a tutto cię esterno. I ta istota z poziomu 5, która jakby izoluje ją od tego wszystkiego, co na zewnątrz. Confusione mentale takie pomieszanie mentalne entita de livello 2. È stata Tropi trocheco. Troppi pensieri non suoi. Myśli, które uważam, że nie są jej myślami. Tutaj tyle entità mentali insieme. Wszystkie trzy istoty mentalne razem. No, finire le cose è una delle tre, mi sembrano. Niekończenie, tego co zacznie. La due. Lì. livello 2 è stato spagiamo trucchi vedi Droghi. Droghi. <ride> okay. comunque sono sconvolto che procrastinare praticamente si sì, cioè, dice ma insomma, penso che sia un latino l'unica parola procrastinare infatti mi chiedevo come fa a sapere di procrastinare è perché si eh, dice qua <ride> anch'io me lo sono chiesto sì. va bene eh, vediamo velocissimamente la questione sorella a casa allora sorella che fa ipnosi e che chiede un favore a Mira circa una vendita, Mira lo fa, le dà anche di più, e, quel, e la sorella la maledice. Teraz wątek związany z siostrą i conflict po domu, i po tym siostra znienawidziła Mira, i chce żeby Mira cierpiała. Le augura il male, życzę jej źle. Allora, nel momento in cui la sorella ha chiesto, ha voluto vendere la casa per necessità, sostra musia, e quindi nel momento in cui Mira gli ha detto che l'avrebbe comprata lei anche a un prezzo più alto, mira Powiedziała, że ona kupi ten dom, nawet jeszcze zwiększając stawkę. Lei ha realizzata da una parte eh, quello di cui aveva bisogno. Więc ona wtedy zdała sobie sprawę z tego, czego potrzebowała. Ma nel profondo, il, il dolore per il distacco da questa casa. A nie, w momencie, gdy udało jej się zrealizować, to co sobie zamierzała, czyli sprzedaż tego domu, ale jednocześnie takie poczucie bólu związku z utratą tego domu. A creato questa vibrazione bassa che ha fatto sì che entrasse in lei un'entità molto forte. Spowodowało to, że obniżyła się bardzo wibracja u siostry i to z kolei spowodowało, że weszła w nią bardzo silna interferencja, silna istota jakaś. Kelafa agir eh, respektowali non solo mira. I ta istota nie tylko każe tak się zachowywać siostrze, nie tylko w stosunku do Mira, ale także do innych osób. Konwidia, katywieria, geluzja. I efektem to jest właśnie zawiść i e, ta taka złośliwość. E I vedo anche che magari a volte manda l'entità mentale tramite la sorella di Mira. I czasami widzę, że istota mentalna poprzez tą siostrę Miry. Manda degli anatemi attraverso ramach swoich I wysyła jakieś takie klątwy e, w postaci różnych takich zdań. Andatevi, sai cos'è una maledizione. Maledizione. Mazza. Brava. Ok. <ride> Chiamiamo il. Ah, non può, si può dire. Lo diciamo alla fine. Chiamiamo il figlio. Nel cinema. Totteras Vesvimansa Naszego Kina Sena Mire. Rimane addirittura in piedi perché eh, ha visto che ci sono tantissime cose interessanti e quindi. È quasi come eh, che si sente quasi attirato fisicamente verso lo schermo. Syn jest bardzo zainteresowany tym, co się dzieje, także wręcz, jakby stoi na nogach, tak jakby był bardzo przyciągany tym, co się dzieje na ekranie. Jest tak bardzo zainteresowany tym, co tutaj się dzieje. Ok, aby chiamato adesso, chiamarlo all'inizio, è uguale. I nie ma znaczenia, czy go w tym punkcie, czy na samym początku sesji to nie ma znaczenia, ponieważ czas nie ma znaczenia. Możemy anche alla fine, che vede tutto il film in un Mogliśmy go również na samym końcu zawołać, żeby by wtedy obejrzał sobie całe filmy w jednej sekundzie. Okej. Okay. Um, tanto chiamiamo la madre disincarnata verifichiamo se è ancora sulla terra, e il fratello. Tutto? Eh, fratello della madre Fratello To teraz jeszcze przywołajmy mamę. Mirę zobaczymy, czy nadal pozostała na ziemi oraz brata mamy. Zio. Wójka. Sì, sì. Są sulla Terra. Czy nadal pozostają na ziemi? Widzę solo lo zio. tylko wujka. Ma è come se avesse preso la memoria della sorella, quindi della mamma di Mira. alta tak, na siebie pamięć siostry, cioè Mira. E. È come se per, far, per riuscire a farsi, a, a, a farsi notare da Mira e, e entrare eh, in contatto con lei. Także agganciarsi a lei, ale aby Mira go zauważyła, aby mógł dokonać jakiegoś takiego połączenia z Mirą, ha, ha to gli stessi strumenti della sorella, quindi della mamma di mira Używa tych samych narzędzi, jakie używa mama Mira. Addirittura le sembianze. Wręcz, jakby wygląd zewnętrzny przebiera bardzo podobny. Nella mente e nei sogni di Mira. W snach i w tych myślach o obsesyjnych o mamie, także to jest również nowojak. Quando lei prima ci spiegava, io avevo cioè era talmente quasi fosse lei, ma non lei, che pensavo fosse una sorella quasi gemella. Mi ramuewa o mamie, o problemach jakie ma z mamą, to widziałam jego, ale wyglądał tak prawie jakby był bliźniaczką mamy, tak samo wyglądał. Ok, chiamiamo questo zio i e la madre, ovunque sia. To wezmijmy tego wujka oraz również mamy, gdziekolwiek ona się znajduje. Portale Aureo. Otwieramy im portal, ten złoty portal dla zmarłych. Mhm. Messaggio della madre a Mira. Jakaś wiadomość od mamy dla Miry? Uh, grazie per l'opportunità, non pensavo ci fosse un posto ancora più bello del portale del posto dove ero ora. Uh, dziękuję za tą szansę, co mi teraz tutaj dajesz. Nie sądziłam, że jest jeszcze piękniejsze miejsce od którego um, od tego w którym się znajdowałam do tej pory. La parola ber, bello è, è un po' riduttiva mi vuol far vedere per quanto riguarda. Ciò che lei sente nell'attrazione verso il portale aureo. Il suo piękne to jest zbyt małe słowa, aby określić to, co on czuje w związku z tym złotym portal? Dove era adesso era fantastico, era tutto perfetto, quindi statico. Tam góry teraz wszystko było super, wszystko było doskonałe. Nel portale aureo c'è eh, l'energia che è. Zaś w tym zwrotem portalu jest jest energia, ta energia. Nie c'è né tempo né e spazio, ma c'è la consapevolezza dell'evoluzione. Nie ma tam ani czasu, ani przestrzeni, jest jedynie świadomość rozwoju. C'è eh, la neutralità delle informazioni, delle esperienze apprese. Jest neutralność związana z tymi wszystkimi doświadczeniami, jakie się zebrało w ciągu życiu. E la consapevolezza della libertà di scegliere. Jest tam świadomość wolności wyboru. Eh, Do, è, è la direzione per continuare la propria consapevolezza. Jaki ja, jest kierunek, jaki należy teraz obrać, aby dalej eh, kontynuować, jakby wzrost świadomości? W chcą się tam udać oboje? Sì, sì. Questo è il messaggio della madre, non dello zio. Sì, della madre. To była wiadomość mamy. E lo zio vuole dire qualcosa. A czy wujek chce coś powiedzieć? Ero sperso, confuso, e non sapevo vagavo e eh, kanale canale di soluzione eh, per me in quel momento era questo. Był bardzo zagubiony, znajdował, nie wiedział gdzie się znajduje i to te sny, które, które, miałaś, to był jedyny kanał jakby je ratunku dla niego w tym momencie. Mi spiace per averlo fatto. się że, że tak, że tak Ok, li salutiamo uh -huh. e li facciamo andare se vogliono nel puntaleau. Taggname e i ghidataoshiato portale. Uh -huh. Fatto? Sì. Io posso. Ok, io ho un dolore tro tornati e voglia, ma non capisco e eh, dolori tornati con interferenza mm. della madre Ok, asi, ah, sì, 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 sì. Hai ah, la voglia sul collo, giusto? Mm. Eh, mh, sul viso. Mm, sì, Ciao. Un... Sì, dimmi. Era lo zio, era lo zio. La Costa, quello oh. che ha ripetuto. ah. Ha riprodotto l'interferenza uh, e l'aggancio che faceva la madre. E allora. Tworzymo te same effetti, jakie powodowała mamma w toby, aby tutaj się być wezwanymi, aby udzielić muojo. Vabbè, i dolori lo sono andati, quindi non ci saranno più, no? tutto mm. è mm -hmm. Bene, non ci rimane che andare <coughs> al cluster e fare un'altra cosa dopo. Da terra, suddajemy cluster. Mm -hmm. Ci portati. Dimmi se ci sono solo eh, contratti relativi alle entità mentali o anche contratti relativi a nuove entità eteriche. da powiedz eh, mi czy są tam kontrakty związane z istotami mentalnymi czy jakieś nowe kontrakty z nabytymi nowymi istotami eterycznymi. Eh, relativi di eh, relative entità eteriche c'è solo il contratto di eh, eh, dare il, il permesso all'entità eterica di interferire. Ok. Jedyny kontrakt związany z eterycznymi to jest ten, że daje pozwolenie istotom eterycznym na to, aby z nią interferowały. È sempre tutto scritto, tra virgolette. Vs.k.a. è zawsze zapisane. Ok. Toglie tutto, cosa fa? Sì. Sì. Scosso, no. va, Apri il portale definitivo. Apri il portale definitivo. E li butta dentro. E faccio getta fuori tutti i Quello che io faccio ultimamente, l'ultima sessione senza volerlo, ma viene in automatico così, è come se ci fosse la stanza dei contratti. i Ostatnio pojawia mi się coś takiego często, że jest jakby taki pokój w którym pomieszczenie w którym znajdują się kontrakty. Quindi il cluster e, e io sto sulla porta e osservo da da fuori dalla porta. Ja znajduję się w drzwiach tego pokoju i jak obserwuję cały klaster z, z progu z, z drzwi tego pokoju. ha so aperto portale definitivo e li ha tutti buttati dentro e l'ha chiuso. I ona wszystko wrzuciła teraz do portalu. Ok, facciamo lekcję mm -hmm. una eternum e lo mettiamo teraz niech wykryuj ad eternum i tam umieścimy jedno w klastrze. Mhm, niesamowite. Zrobiła to. Andiamo all avatar. Idziemy mm do awatara. Mhm, co Che Vedo la solita fetta sulla destra, che è la fetta delle entità mentali. Vedo tamponta poi qualche istante di istotte mentale E poi ci sono due strisce delle entità eteriche appena arrivate, appena da, da, poco, da pochi mesi. E jakieś dwie. Kreski, istot nowych istot, che si pojawiły niedawno. Ok, via tutto. To wszystko wyrzucamy. Una Deternum anche qui, e adesso sì. E sì, una uh -huh. Deternum również, w tamtym miejscu. Uh -huh. Ok. La parte più importante. Mira va eh, nel cinema insieme al figlio. I teraz ważny punkt programu. udaje się teraz do kina razem z synem. Mhm. c'è una porticina, która da się do palestra są drzwiczki, które prowadzą do jakiegoś muzeum siłowni. Dzisiaj muzeum, jest semplice. Niech to będzie muzeum, łatwiej. Ok, ci są tre teki, sì. pane di vetro, trzy gabloty. Ci sono tre creazioni con delle informazioni che lei può acquisire. E sono tre te informazioni che ona może uzyskać. Lei è il figlio. Anna Eisen. Ad eternum, l'abbiamo già visto, lei lo sa già fare. Jedna ta ad eternum, ona już wiedziała, że jak to się robi. Licia il figlio è venuto? Ci senta un po' sotto z nią? Si, Tak, jest tam z nią. Drugi, la pillola VIC. Drugi, la pillola VIC. D druga gablotka to jest ta nasza pigułka VIC, czyli vibracja, informacja, świadomość. Mm -hmm. Perfetto, vibracja, informacja, consapevolezza. E trzecia, la più importante. I trzecia, eh, z informacją najważniejszą. Quella che serve veramente a mira. Tak, która jest najbardziej w tym momencie potrzebna, eh, Mirza. Eterna frekwencja. Eterna frequenza una frequenza eterna, cioè la vibrazia che dovrebbe, secondo una vecchia sessione che abbiamo fatto, mettere uh, Mira al riparo dagli effetti peggiori di questo di questa sostanza che si è fatta iniettare. I ta wibracja, Eterna Frekwencja, mm, eh, powinna chronić Mirę przed wszystkimi tymi efektami tego eliksiru, który przyjęła. Mhm. Uh -huh. La Czy wzięła wszystkie te informacje? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. sì. uh -huh. Che effetto fa questa sostanza eterica in lei e che effect voi la sostanza eterno. Allora, come se mandasse a ogni cellula del corpo di mira. Che vessel a casta comorta ciao a mira. I comandi per alzare le vibrazioni. Altissimissime. Polecenia, aby zwiększały one wibracje jak najwyżej, te komórki, Ma il suo, effetto, il suo effetto massimo ce l'ha solo se Mira tiene sempre le vibrazioni altissime, ale będzie to miało efekt jedynie wtedy, kiedy Mira zawsze będzie starała się utrzymać naprawdę jak najwyższe wibracje. Faccię do cosa? La terza dose? Robiąc to na przykład biorąc trzecią dawkę? Absolutnie no. Absolutnie nie. Tenendo conto, że komunikuję, eh, quello che vedo io, è i nanoboty i nanobot non possono essere eliminati. Ale musi mieć świadomość tego, że te nanocząstki, które zostały tam wprowadzone, fizycznie już nie mogą być usunięte. Dopo sono riusciti a farlo solo in. Adesso vedo. Un po' di mesi fa erano tre persone, adesso ne vedo cinque, in tutto il mondo. Na chwilometra, jedinie pięć osób zdo a usare le sostanze z chiave. Come hanno fatto? Jak im się to udało? Sono riusciti. In qualche modo a collegarsi in quel momento alla sorgente? Zdoali in quel momento in qualche połączyć się E quindi è come se avessero fatto, eh, avessero sostituito completamente la parte fisica del loro corpo con una nuova parte fisica esattamente uguale, sempre del loro corpo. I tak, jakby dosłownie fizycznie dokonali wymiany jakiejś części swojego ciała na, na nową, zupełnie część ciała. No, molto perché, eh, O, viene, O, te frekwencje są tak silne, muori. Ale jest to bardzo, bardzo trudne, ponieważ może być tak, że te wibracje są tak silne, że spowodują eh, śmierć ciała. Oppure sono talmente alte che non riesci a raggiungerle. Albo sono talmente alte che non sei in grado di oscillare questo puopo, questo pozzo. È molto triste. C'è tipo proprio una particolare um, vibrazione che apre quella particolare finestra che fa sì che una persona si possa collegare direttamente alla sorgente. È una vibrazione che può essere in grado To okienko, które sprawi, że ta osoba może się połączyć faktycznie ze źródłem. Powiem cosa particolare. Aby dokonać po tego połączenia i tej wymiany, te, te, tych te, komórek ciała na nowe. Uh -huh. Ok. quali altri moduł się do Jakie jeszcze są inne sposoby w przypadku Miry na utrzymanie wysokich wibracji? Allora, scegliere una parola che la fa vibrare alto, mi dice la sua PS. Lei eh, duża mi teraz mówisz, że powinna wybrać jakieś takie słowo, które sprawi, że ona będzie, doprzechęła, będzie miała tą e mh, come eh, come se toccasse ogni parte del suo corpo e o, ogni volta che tocca la parte del suo corpo I quella parola e swojego ciała i za każdym razem gdy dotyka określonego miejsca w ciele powinna wypowiadać to słowo. I questa cosa la deve fare tutti i giorni, con il tempo che ci vuole. Ale i powinna wykonywać tę czynność każdego dnia tak długo jak to jest konieczna, per far sì che funzioni in maniera abbastanza Aby mogło to być rzeczywiście skuteczne to to jej działanie. E poi vedo, że eh, aiuta a tenerla centrata e a evitare altre interferencje. I widzę, że również pomoże jej pozostać w jedności z duszą i uniknąć kolejnych interferencji. Andare a passeggiare spesso da sola nel bosko. W sposób taki, że będzie często udawała się do lasu na spacer sama. E collegarsi ai kolori e ai suoni della natura i łącząc się z kolorami i dźwiękami natury. Ok, il figlio fa quel Il figlio è cini vaccato? Eee eh, sen wziął eliksir? Ok, fine. Sì. Ah, bene, quindi servirà anche a lui. No? Cioè le również jemu będzie to potrzebne utrzymywanie tych wysokich wibracji. Ok. Uh -huh. Dopo il lavoro al cluster, avatar, è rimasto qualcosa? Czy po tych pracach, jakie tam wykonaliśmy w klasrze, Avatarze, czy jeszcze coś się zostało, jakieś interferencja? Nie? No, no. Nowa no. wibracjona. Jaka jest teraz wibracja miry? 215 miliardów. 215 miliardów. E Nowa percentuale di konsapevolezza. Poziom świadomości teraz? 179. 179%. PSP. Równowaga duszy i ducha? 61,39. 61 do 39. Wite precedenti parallele. Liczba żyć. 1815 1815 Cervello i używalność mózgu 8,9 8,9 messaggio finale della PS della pia i końcowa wiadomość od duszy. Non mollare mai, rimani simpoli. Nie sì, sì. moleraj mai, rimani sempre centrata i e alza sempre, spesso le tue vibrazioni. Nigdy się nie poddawaj, bądź zawsze w jedni ze mną i ciągle staraj się podnosić jak najwyżej swoje wibracje. Zwłaszcza w tutejszym okresie. Le interferencje są lì, sul barco, sempre pronte. Interferencje czekają tylko na odpowiedni moment, aby zaatakować. Które są to Basta. Uh -huh. To tyle. E il figlio che fa? A ah, co robi, eh, Allora, mh, vorrebbe mettere in pratica tutte queste cose, queste informazioni che ha. Te wszystkie informacje jakie tu zdobył, chciałby wdrożyć w życie. e quindi nel eterico è cosciente che lo può fare tranquillamente. Na pajamia tereczna ma zdaje sobie z tego sprawa, że że z łatwością jest w stanie to zrobić. E, eh, sta cercando diventarsi una strategia. Jego dusza stara się teraz wymyślić jakąś strategia per per far sì che riesca a a a, a comunicare direttamente con col uh, Kona sua parte proprio na Matrix. Aby znaleźć sposób, aby łatwo komunikować się ze tą częścią fizyczną, swoją, która jest tu w Matrixie. Ekonamente. Koma? A, I. I. Con I. 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 i z umysłem stara się, aby mieć dobry kontakt dusza. Va bene. Abbiamo praticamente finito. Facciamo un'ultima cosa. Skończyliśmy prawie już. Jeszcze tylko jedna rzecz na koniec c'è sicuramente nelle entità mentali collettive, in mezzo alle entità mentali collettive, una eh, che dice a tutti quelli che si connettono a essa eh, il siero che ci nettiamo un cinivac. W kolektywnym umyśle na pewno jest taka istota kolektywna, która mówi wszystkim ludziom, że ten eliksir, który eh, ludzie sobie wstrzyk pozwalają wstrzykiwać, że to jest faktycznie eh, szczepawka. Giusto? fare una roba C'è o no? Devi solo questo. Sì, sì, c'è. Ovviamente in quell'entità mentale collettiva cini va che è scritto giusto. Ehm, tam w tym przypadku to słowo szczypawka jest prawidłowo, tak jak powinno być zapisane. Siccome siamo creatori creiamo, modifichiamo in questo caso questa entità mentale collettiva con un non tra il siero non è un cinivac scritto giusto. To teraz, ponieważ my jesteśmy creatorami, dokonamy modifikacji tego słowa, że ten elixir, że nie jest szczepawką. La cosa è molto semplice. È il bambino che dice che il re è nudo, non so se sai questa filastrocca, eh, uh -huh. è tutto. È la PS. Czyli, bambe, czyli to mm -hmm. dziecko, które mówi, że król jest nagi, to, to jest tak naprawdę to jest dusza. jest poje, mm -hmm. ma quelli, si ammara, non è un I, I to, co jest nam no, tutaj narzucane, to nie jest szczepawka. È? Non mm -hmm. importa. Non è un Czym to jest naprawdę, to mnie nie obchodzi, ale najważniejsze, żeby było wiadomo, że to nie jest szczepawka. Quindi tutti quelli connessi mm -hmm. erano connessi e noi abbiamo messo la verità, abbiamo aggiunto un non. Czyli ci wszyscy sektorzy były połączenie z tą statokolektywną, yyy teraz już wiedzą, że to nie jest szczapawka, bo umieściliśmy tam słowo nie. Non esiste un'altra entità mentale collettiva senza il non. Era quella, quella è stata modificata da noi. E, nie było takiej istoty mentalnej do tej pory, ze słowem nie, i e my tutaj właśnie po raz pierwszy dokonaliśmy takiej eh, modyfikacji, wprowadzając słowo nie. Quindi chi vuole mm. continuare a credere a queste cose, si stacca, ma intanto ha saputo la verità. E, kto eh, chce nadal eh, wierzyć w to, co jest wymawiane, to niech tam pozostanie, ale ważne, że zna teraz prawdę. E mhm. Mm sua verità in mano, vada a fare quello che vuole. I teraz znają już prawdę, niech robi jej to, co chce. Efekty. Jakie są efekty tego? Wiele z tych osób nadal chce pozostać połączonych z tą istotą kolektywną. C'è una parte che invece è troppo, e quindi si negano la verità loro stessi e si staccano. Natomiast jest jakaś część, która mimo wszystko neguje prawdę, i jakby nie chcą się podłączyć pod tą wykrowaną przez nas nową istotę. Ok. Tutti quelli che vogliono fare la prima, la seconda, la terza, la quarta dose adesso sanno che non è un Cini Vac. Ale wszyscy ci, którzy będą chcieli przyjmować kolejne dawki, niech to robią, ale teraz już wiedzą, że to nie jest szczepawka. Simple. Proste. Simple. Semplice. Molto semplice. Non è un chiliwak. To nie jest szczepawka. Se lo volete fare, non fate un cilivac. jeśli chcecie to przejąć, to nie przejmujecie szczepawki. Quindi siete già nella menzogna che vi stanno dicendo. Quindi, żyjete w kłamstwie, które próbują wam mówić. E ne prendete e le, le, assumete la vostra responsabilità. E teraz, już wiedząc tocco, zacate już teraz zrobicie wszystko na własną odpowiedzialność. Le altre cose sono solo palle. Wszystko inno to tylko kłamstwa. Ok, mm -hmm. abbiamo finito, però me la traduci, Edita? Perché io sono sincero, voglio di nuovo fare i complimenti ad Edita perché è veramente brava e sono serio, serissimo. Devi tradurlo. Ok, Lucia, complimenti e moją znajomość języka włoskiego. Grazie bardzo. Sei pronta a tornare, Elena? Sì, gotta va powrotu. Ok, allora disconnettiti e come la vedi, Mira? Jak, Mira? La, allora mira la vedo innanzitutto eh, come se vedesse di più quindi eh, che gli occhiali le danno fastidio e quindi li ha dovuti togliere perché lei deve c'è cioè, vede benissimo vedete la smira che può prevedere tra occhi ita oculare che torna ma non lo faccio mettere sulla sabbia dei mogli e poi nella sua vicina sopra la vedo eh, che si è tolta da tu tutti i suoi pesi jakby zrzuciła z siebie wszystkie te swoje ciężary ela widzę, e la, vidio, e la vedo con con il proteso in avanti verso la vita. E vidio, zmierza z taką pełną piersią do przodu w, w życiu naprzód kontrasta e proprio al jest teraz taka bardzo dynamiczna w przeciwieństwie do tego co widzieliśmy wcześniej ta, ta istota która blokowała ta, czyniła statyczną Raz jest bardzo dynamiczna. Uh -huh. Ok. Okej. Pronto a tornare? Uh -huh. Cotavata, tutto trovato powrotu? Disconnettiti da tutti e tutti e noi torniamo. Da rozłącz.